Witam uprzejmie, po tej stronie Janek z Janek. Witam w kolejnym odcinku poświęconym wszystkim tym, którzy mają coś wspólnego z prawem jazdy. Dzisiejszy temat to hamowanie. Wiadomo, hamowanie ważna rzecz. Ruszanie samochodem, jazda samochodem, szybka jazda samochodem to bardzo ważne umiejętności, ale no, bez hamowania niestety te wcześniejsze umiejętności nie będą miały szansy ewoluować. Na pewno taka szybka jazda bez umiejętności hamowania może się bardzo szybko zakończyć. W dzisiejszym odcinku jednym z głównych bohaterów będzie ten gadżet znany Wam z jednego z moich poprzednich odcinków. Jest to element takiego zestawu gamingowego wykorzystywanego przy rozmaitych symulacjach, wyścigówkach, tak? To jest taka bardzo fajna rzecz dla małych i dużych dzieci. Można to wykorzystywać przy komputerze, przy konsolach. No, w dzisiejszym odcinku oczywiście ten element będzie pełnił rolę poglądową, jak powinny pracować pedały w samochodzie. Tym razem chodzi o sprzęgło i hamulec. No i jak należy je naciskać, jak należy je wykorzystywać przy różnych rodzajach hamowania. Przejdźmy do tych rodzajów hamowania. Pierwszy rodzaj hamowania to hamowanie awaryjne. Czym jest hamowanie awaryjne? Hamowanie awaryjne to jest gwałtowne zatrzymanie pojazdu, a to gwałtowne zatrzymanie pojazdu wynika z konieczności ocalenia ludzkiego życia. Na przykład w sytuacji, kiedy niespodziewanie przed maskę naszego samochodu wchodzi nam pieszy, albo w sytuacji, kiedy ktoś wymusza pierwszeństwo, zajeżdża nam drogę. No, jest naprawdę bardzo mnóstwo takich sytuacji, które możecie sobie wyobrazić, więc ograniczę się do tych dwóch przykładów, ale mniej więcej wiadomo, o co chodzi, niespodziewana sytuacja, no i co robimy. Większość kierowców naciska bardzo, bardzo słabo hamulec. To jest pierwszy błąd, tak? Czyli na przykład jest sytuacja zagrożenia, sytuacja niespodziewana, no jakaś naciska hamulec i odpuszcza. Co to powoduje? To powoduje najczęściej lekkie zatrzymanie pojazdu i dalszą jazdę w stronę przeszkody. No niezbyt mądre działanie. Druga rzecz. Niektórzy wykorzystują tylko pedał hamulca. No i nie ma w tym nic złego w zasadzie, tak? Bo wykorzystanie pedału hamulca w sytuacji, kiedy jest sytuacja zagrożenia, no zatrzyma ten pojazd. Tylko o co chodzi? No zgaśnie nam silnik, tak? Bo w momencie, kiedy naciśniemy ten pedał hamulca i pojazd zatrzyma się przed przeszkodą, a na przykład za chwil parę w tym miejscu zdarzenia, tak? Gwałtownego zdarzenia, ktoś inny będzie chciał, prawda, przejechać przez to miejsce, ale nie będzie widział uczestników tego zdarzenia, nie będzie miał pojęcia o tym, że tutaj coś się wydarzyło niespodziewanego, no to może w tym momencie uderzyć w nas samochód, w inne samochody znajdujące się obok. Natomiast pracujący silnik w momencie zatrzymania daje nam możliwość szybkiej ucieczki z miejsca zdarzenia. Mam na myśli oczywiście ucieczkę z miejsca zdarzenia, nie związaną z ucieczką przed odpowiedzialnością, ale ucieczką związaną przed ucieczką związaną z ochroną własnego życia i zdrowia, tak? Czyli chodzi mi na przykład o przejechanie samochodem kilkudziesięciu metrów w ten sposób, żeby skutki tego wypadku nie dotknęły nas bezpośrednio. Co może być takim skutkiem wypadku? Na przykład może po jakiejś drobnej słuczce wypadku mniejszym, większym, może na przykład jechać gdzieś jakaś rozpędzona ciężarówka. Niekoniecznie musi się w niej znajdować najnowszy model Terminatora, tak, przeniesiony z przeszłości, żeby tutaj polować na Sarah Connor na przykład, tak, ale no może być taka sytuacja, że ktoś po prostu może czegoś nie zauważyć. Takie rzeczy się notorycznie zdarzają na różnych drogach, nie tylko polskich, że po prostu no, jest część użytkowników, która już jest zaangażowana w jakieś zdarzenie drogowe, a inna część powoli tam dołącza do tego zdarzenia. Nie? No, tak na przykład dochodzi do karamboli na autostradach, na drogach szybkiego ruchu. Nie?
co zrobić, żeby mieć możliwość właśnie wytoczenia tego swojego samochodu, przetoczenia, przesunięcia o te kilkanaście, kilkadziesiąt metrów, żeby uniknąć udziału w dalszej części wypadku czy stłuczki. Co można zrobić? Mianowicie nie naciskać samego hamulca, tylko nacisnąć sprzęgło i hamulec jednocześnie. Ale nie nacisnąć go, jeszcze raz wracam do tego pierwszego błędu, nie nacisnąć tego wszystkiego wolno, tak, jakbyśmy hamowali bardzo mocno, tylko nacisnąć gwałtownie, uderzyć w te dwa pedały, tak, uderzyć i przytrzymać, tak, dla pewności nie mówię o tym, żeby uderzyć i puścić, bo też o tym mówiłem, że tak nie należy robić, tylko w sytuacji gwałtownego zagrożenia dwoma stopami gwałtownie uderzamy na sprzęgło i hamulec, tak, i trzymamy, to powinno się udać i powinno spowodować zatrzymanie naszego pojazdu. No dobrze, no to jest hamowanie awaryjne. Teraz zajmiemy się hamowaniem takim najbardziej popularnym, czyli hamowaniem zwykłym, hamowaniem kontrolowanym, hamowaniem niegwałtownym, hamowaniem, które na przykład możemy wykorzystać dojeżdżając do skrzyżowania, ale mam na myśli takie hamowanie, gdzie mamy bardzo, bardzo dużo czasu na to, żeby się zatrzymać, żeby pomyśleć. Nie jest to nic gwałtownego, nikt nam nie zajechał do rąk i chodzi po prostu o powolne hamowanie. No to co robimy? No tak jak już Wam tłumaczyłem w poprzednich odcinkach, wystarczy nacisnąć sprzęgło, nacisnąć wolno hamulec. Można oczywiście zrobić to pulsacyjnie, ja bardzo często to wykorzystuję, czyli naciskam sprzęgło i pulsacyjnie, powolutku, w ten sposób naciskam hamulec, tak? Bardzo fajna sprawa, można wolno zatrzymać samochód. Jeżeli chcecie zrobić dobre wrażenie na Waszych współpasażerach, można już w momencie zatrzymania pojazdu nie od razu gwałtownie puścić hamulec, bo to jest takie szarpnięcie, tak? Tylko można delikatnie odpuścić ten hamulec. Bardzo fajna sprawa. No więc to jest takie hamowanie normalne, tak? No, hamowanie bez zagrożenia. Rozwinięciem tego rodzaju hamowania może być hamowanie silnikiem, ale nie musi być, może. Dojeżdżamy do skrzyżowania, mamy przed sobą, powiedzmy, nie wiem, kilkaset metrów, powiedzmy 200 metrów przed skrzyżowaniem, widzimy, że już zapala się żółte światło, będzie czerwone. Przed nami jest trochę samochodów, ale powiedzmy bezpośrednio przed maską nie ma tłoku. No i co teraz zrobić? No, możemy hamować, ale po co, tak? To jest jeszcze jest bardzo dużo miejsca przed nami. Można w tym przypadku puścić po prostu gaz, pozwolić się toczyć samochodowi bez pedału przyspieszenia, a w momencie, kiedy samochód wyraźnie zwolni, możemy zredukować bieg, czyli nacisnąć sprzęgło i zredukować bieg. Na przykład z piątki na czwórkę, z czwórki na trójkę i tak dalej. I w momencie, kiedy zredukujemy ten bieg, samochód jeszcze bardziej spowolni, wtedy delikatnie dojedziemy bez problemu do skrzyżowania. Co chciałbym Wam jeszcze podpowiedzieć? Mianowicie przy hamowaniu silnikiem bardzo ważną rzeczą jest to, że osoby, które znajdują się za Wami, nie zdają sobie sprawy z tego, że Wy hamujecie silnikiem. Czyli bardzo ważna rzecz ogólnie przy temacie hamowania, odstęp, może być ten odstęp zaburzony. Co prawda z tyłu naszego samochodu, ale zderzenie, w którym ktoś wjeżdża w tył naszego samochodu, jest nie mniej groźne niż zderzenie w sytuacji, gdy to my wjeżdżamy w czyjś tył samochodu. Dlatego jeśli za nami jedzie jakiś samochód, a my chcemy hamować silnikiem, czasami warto lekko musnąć, nawet nie musnąć, po prostu położyć nogę na pedale hamulca delikatnie i nawet nie poczujemy jakiegoś tam hamowania dużego, ale z tyłu samochodu naszego zaświecą się światła stopu i to będzie sygnał dla tego samochodu z tyłu, że chcemy hamować. Bardzo, bardzo fajna podpowiedź. To samo chciałem dodać, jeżeli mówimy o odstępie przy innych rodzajach hamowania, ale tu mam na myśli odstęp przed naszym samochodem. Mianowicie
w mniejszym stopniu, na pewno w mniejszym stopniu będziemy hamować awaryjnie i ogólnie będziemy hamować, jeżeli zachowamy odstęp przed poprzedzającym nas pojazdem, tak? Jeżeli tego odstępu nie będzie, to taka głupia sprawa, nie wiem, w ruchu miejskim pieszy wejdzie na pasy, samochód przed nami zahamuje, no to my w tym momencie możemy być już zmuszeni do gwałtownego hamowania i nie wiadomo, czy uda nam się przed tym samochodem wyhamować, nie? Więc odstęp z tyłu, odstęp z przodu, o tym należy pamiętać, jeżeli chodzi o temat hamowania. Moi drodzy, to wszystko w dzisiejszym odcinku. Bardzo, bardzo Wam dziękuję za komentowanie moich filmów. Bardzo dziękuję Wam za tak zwane lajkowanie, czyli te łapki w górę. To jest dla mnie bardzo ważne. Dziękuję Wam również za to, że zwiększa się ilość subskrybentów mojego kanału. To jest bardzo ważne. Naprawdę muszę Wam powiedzieć, że dla osoby, która umieszcza swoje filmy na YouTubie, jest bardzo ważne to, że widzowie interesują się jakby tymi filmami, które się pojawiają na bieżąco, komentują, podpowiadają innym również, że taki kanał istnieje. Dzięki temu zwiększa się ilość moich widzów. I bardzo Wam za to dziękuję, czyli widzowie, dziękuję Wam za zdobywanie moich widzów. To jest naprawdę bardzo, bardzo, bardzo fajna rzecz i bardzo to doceniam. Nie jest to łatwe naprawdę, zdobycie dużej ilości widzów i to widzów takich, którzy naprawdę czekają na to, co zamierzasz opublikować. Więc jeszcze raz wielkie dzięki, do zobaczenia w następnym odcinku, którego już nie mogę się doczekać. Szerokiej drogi. Pozdrawiam, Janek z Janek.